Aż, o kurde bele! O fuck, ile mobów! What the f- Cześć żumeczki, siemarko! I dzisiaj mam, brzmi strasznie podekscytowany dzisiaj. Jestem, zobacz jak się ekscytujemy, oh my god! W ogóle dzisiaj mam, dzisiejszy odcinek będzie zarąbisty. Nie mogłem się doczekać już do tego odcinka, ale musieliśmy poczekać. Przede wszystkim mam nadzieję, że wczorajszy odcinek Simsów wam się podobał. Bardzo mi się podoba Simsy, nie mogę się doczekać, rozkręcić serię. I przede wszystkim będę zbierać kwiatki. Zobaczcie, czemu zbieram wszystkie kwiatki. W ogóle pozdrawiam moją rękę, co jest cała poharatana. Znaczy nie boli, ale byłem w ogóle się spinać wczoraj, było też zarąbiste uczucie. Długo się nie spinałem po takich ściankach fajnych. I w ogóle naprawdę mega zabawa. Czekaj, można stakować wody? Nie można, goddammit. Musimy zrobić filtr nowy i tak dalej. Ale na razie to jest wszystko nieistotne, bo mamy epickie rzeczy dzisiaj w odcinku. Przed tym, jak coś, Simsy wczoraj były i jutro na moim kanale Polski Pingwin pojawi się bardzo, i to bardzo specjalny odcinek, bardzo specjalny filmik. To jest coś, co już długo... Oh shit. Nad czym... Dobra, idź sobie tam. Coś, nad czym bardzo, i to bardzo, bardzo długo pracujemy. Tak, to jest nowa... Jest! Blocklink, dobra, to zaraz też wiemy, ale przede wszystkim nowa parodia jutro, nie wiem jeszcze o której, ale patrzcie, będzie mega warto sprawdzić tą parodię, bardzo, bardzo dużo pracy, chyba będzie jedna z najlepszych parodii, co na polskim YouTubie się pojawiło do tej pory ze względu na animację i mastering piosenki, mam nadzieję, więc jak zobaczycie, będzie fajnie. Może moje śpiewanie nie jest najlepsze, ale mam nadzieję, że się spodoba. Jutro też na kanale Stew TV pojawi się challenge z Czukiem, więc jutro będą dwa mega filmiki i na polskim filmie, i na drugim kanale. Ale dzisiaj, ziółeczki, dzisiaj mamy taki mega cute odcinek, mam nadzieję, że jesteście gotowi na mega cuteness. Tutaj mamy Blocklink i tak jak mówiłem wam, będę wszystko wam tłumaczyć podczas tego odcinka. Obiecałem, że będziemy robić Blocklinki. Dzisiaj oswajamy swojego Blocklinka. Blocklinki są super, można zobaczyć. Teraz tylko oswoiliśmy. Jest nasz, zobaczcie jak macha roczkami. I jak naciskamy go prawym przyciskiem, to on został. Oh shit! What the fuck! Prawym przyciskiem. Czekaj, raczej było. Shift i prawy przycisk chyba. Nie. A, kwiatkiem naciskamy go. To on sobie, wiesz, zostaje, może zostać teraz. I prawym przyciskiem to teraz będzie za nami chodził. Patrzcie, jak słodziak chodzi. Chodź, słodziaku, chodź. I będzie się prawdopodobnie do nas teleportował. Ale musicie uważać. Musicie bardzo uważać, bo jak on umrze, to już nie... To jesteś ty? To jesteś ty? Nie, to inny. Dobra, mamy dwóch chyba. Mamy dwóch, ale na razie się zajmiemy się jednym. Dobra, mogę wam pokazać przykład. Niestety przykro mi, ale jesteś numer dwa i muszę cię zabić. Jak umrą, nie wracają. I musicie je od początku robić. Więc uważajcie, bądźcie ostrożni z waszymi moblingsami. I zaraz wam pokażę, co oni robią. Jak pójdziemy zaatakować tego... Czekaj, w ogóle, co to jest? Lottoman? Lottoman? On w ogóle nie jest groźny. Dobra, Blocklinks, poczekaj tutaj, mój kochany. Zaraz wam pokażę, o co... Poczekaj tutaj, poczekaj. W ogóle możemy go levelować. Shift i prawy przycisk pokazuje nam, jaki level ma. Ma na razie jeden level. Damage, czyli obrażenia, zadaje 2, co jest bardzo mało, jak wiecie. Chyba więcej dajemy od własnej ręki. I nie ma żadnych jeszcze upgrade'ów. Będziemy go mogli levelować, ale pierw musi zdobyć level 2. Wtedy możemy go ulepszyć do drewna. Wtedy jak będzie level 3, to do kamienia. I ewentualnie na 10 levelu do obsidiano. Póki przeżyje, bo jak nie przeżyje, to no może umrzeć. I podczas tego możemy go goić właśnie tak, o, dawając mu kwiateczki albo inne rzeczy. Ale jak wiecie, nasz świat jest bardzo groźny, więc może go coś zabić. Miejmy nadzieję, że nasz słodziak przeżyje i spróbujemy go dzisiaj levelować do drugiego levelu. Przede wszystkim pójdziemy zobaczyć, o co chodzi z tym Lottoman. Chodź, muzium. What the fuck, man? What the fuck is this? Holy cock! What is this, man? Yo! Shit, magic, what? Ten ziomek! Musimy go jakoś przytrzymać tutaj. On chyba ma jakieś zajebiste rzeczy. Chodź tu ziom, chodź tu ziom, 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 ziom! Ziomuś, nie złapiemy go, no nie ma jak, no kurde. Ja! Kurde, no nie ma nawet co próbować, nie ma szansy, ziomeczki, nie złapiemy. O nie, to ten niedobry, myślałem, że lucky blociek. Dobra, nasz Blocklinks, jak widać, trochę się gubi w liściach, ale idzie.
idzie sobie, idzie. I zaraz zaprezentuję wam, jak on się będzie pił. Tylko pójdziemy do jakiegoś cave'a. Co ty chcesz? Dobra, nie ruszaj się, ziom! Tak, to nie chcę go bić, bo czuję, że mnie zaatakuje i może nas zabić. Dobra, zostawimy go, na pewno się pojawi. Jest, poszedł! Gówno! Gówno. Nie wyjdziesz stąd. Jest! Mam cię! Co zrobisz teraz, kolego? I co? Będziesz moim, będziesz mi sprzedawał wszystkie dobre rzeczy. You look like a person willing to gamble. Nie rozumiem, te tokeny jakieś zbieramy w miejscach. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi. Dobra, na razie mamy naszego ziomka, zostawimy go tu. Mamy też żelazo, ale musimy zrobić kowadło. Czemu musimy zrobić kowadło? Fuck, nie zrobimy kowadła, nie wystarczy nam żelaza. Więc dobra, weźmiemy nasz blokli. Chciałem zrobić dla niego nazwę, bo chcemy go nazwać. Chyba, że w następnym odcinku go nazwiemy, a wy w komentarzach napiszecie mi, jak myślicie, że powinny się nazwać. Dobra, napiszcie nazwę i w następnym odcinku go nazwiemy. A dzisiaj weźmiemy go do walki. Zobaczymy, jak sobie poradzi w dzisiejszej walce. Tam go weźmiemy może na jakieś... Kurde, to nie są proste. Co, jakieś mopy w ogóle? What the fuck? Weźmiemy go na jakieś... Kurde, to też są jakieś mocniejsze moby. Dobra, najlepiej by było, jakbyśmy zrobili sobie, szczerze mówiąc, jakieś zbroje i inne rzeczy, co są właśnie przydatne. W sumie pokażę wam, jak zrobić upgrade'a. Shit, nie mogę, potrzebuję jeszcze jedno drewno. Upgrade, pierwszy na wasz blockling, jakbyście grali podczas tego. To się robi tak. I zobacz, mamy blockling upgrade i można go od razu, wiesz, ulepszać na drewno. Na razie nie możemy. Czemu? Ponieważ nie ma odpowiedniego levelu, a potrzebujemy, żeby miał drugi level. Tak mi się zdaje, nie możemy nigdzie to wsadzić. O, możemy wsadzić, ale nie ulepszę go na razie, ponieważ nie ma tego drugiego levelu. Jak będzie miał drugi level, zobaczycie, jak to działa i będzie epicko. A na razie zrobić sobie miecz, bo będziemy walczyć z mobami. I może na przykład jakąś żelazną klatę, da radę idealnie, da radę, super. I mamy to i to. Jeszcze kilof by się przydał, jakiś kamienny oczywiście, bo już nie stać nas na więcej. Co to jest? Eternal Eyes. The economy is a hard business. Interesting. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś modyfikacja pewnie ciekawa, ale dopiero do rozkręcania mamy strasznie dużo do rozkręcenia. Dobra, weźmiemy sobie dwa takie. Gdzie jest drugi? Zrobiłem dwa. Aha, nie wystarczyło patyków. Dobra, spoczko, przepraszam, moja wina. Mieczyk, kilof. X i ho! And nobody talk about my ho! Like that! I wszystko się mieści na razie tutaj. Wodę weźmy. Kurde! Wody nie mamy. Dobra, weźmiemy sobie tą wodę. Musi być ta woda, bo inaczej nie mamy już filtrów. Musimy zrobić nowe filtry do wody. No i właśnie, otruliśmy się wodą, jak widać. Super, ile to będzie trwało? 30 sekund. No, przy okazji pozbieramy sobie zboże. O, zboże, jesteśmy otruci. Hui, hui. I wsadzimy to tu. I możemy w sumie rozkręcić bardziej naszą farmę, bo chciałbym, żeby ta farma była taka mega wielka. A jak już skończy nam się ten slowness, to od razu bierzemy naszego blocklinga na walkę z jakimś mobem. Na początku jakieś słabsze moby. O, na przykład... What the fuck is this, man? O, szmurdy. Jaki demon. Shit. Ej, tego się... A to jest przyjazny. Dobra, nie bój się, blocklink, tu jest. O, zboże też jesz. I co ci te serduszka migają? Nie rozumiem. O nie, będziesz się ruchać. Fuck. Nie miałeś się ruchać. What the fuck? What the fuck? Ej, co to jest za gnój? Ender Minion. 40 HP. Dobra, Blocklings, jedziemy go. Come on. Come on, damy radę. Bierzesz, braczko. Braczko. Co on? Nawet nie atakuje. Oh fuck, atakuje. Blocklings, come on. Come on, Blocklings. Come on, pokaż co umiesz. Dawaj go, come on. To się jedzie walka, Blocklings nawet nie nadąża, ale za... Come on, zadaj przynajmniej dwa obrażenia, żebyś miał ten XP. No kurde, ja... To jest jak kot i mysz, dobra, może teraz jego odbije do Blocklingsa. Blocklings zada final cios! Jest! Blocklings zadał ostateczny cios i ile masz teraz XP, gdzie jesteś, mój kochany? Jesteś i masz 12 XP, więc widzicie, nie mega szybko levelują się odpowiednio i trudno go widzieć, ale za niedługo urośnie, nie mówiłem wam, że urośnie. Możemy go goić, najlepsze co go goić to złote marchewki też, więc jakbyście chcieli wiedzieć, jak będziecie grać na Pinkie Paku, złote marchewki zawsze dobre. Wiecie co, szybko zrobimy ten, ja zrobię ten filter w ogóle, ale zrobię tu cięcie i zobaczymy się od razu na następnym kawałeczku tego odcinka.
Dobra, w sumie zrobiłem 4 filtry, bo czemu nie? Zauważyłem, że to bardzo, bardzo łatwo się jednak je robi. Tylko 4 patyki i tam ten charcoal, co mieliśmy od wcześniej. I gotowe jest praktycznie, więc super sprawa. Mamy już 3, weźmiemy jeszcze 4. Myślałem, że skraszuję. Dobra, weźmiemy jeszcze 4 i sobie sfiltrujemy. I teraz ta woda jest bezpieczna do picia, nawet się stakuje, więc to jest najlepsze, że będziemy mieć więcej miejsca w ekwipunku. Super, to obieramy klatę i bierzemy naszego Blocklingsa na walkę. Dobra, pójdziemy w tamtym kierunku, bo coś czuję i słyszałem, że w tamtym kierunku będą jakieś ciekawostki. Chodź, Blocklings, mam nadzieję, że on może pływać. Gdzie on jest? Chodź, pływać! Uihihi, ale słodko pływa. Dobra, jest pod wodą. Oczywiście on... Gdzie on jest? Ośmiornica! Ale zobacz, jakie efekty pod wodą, zajebiste! Tak normalnie jakbyśmy ten... Super sprawa. Dobra, zabiliśmy Squida, ale na razie nasz Blocklings... Nasz Blocklings nie walczył. Wow! Ale przepicko! Nie, czekaj! Ktoś... Żyje? Słyszałem jakieś bitwy. Pojaw się, mój kolego, pojaw się! Nie widzę go, nie widzę go! Nie, gadaj, że umarł! Gdzie jesteś, kochany? Pojaw się mi, pokaż, że żyjesz! Jesteś? Ale kurde, to jest takie mroczne teraz, jak noc się stała. Ja chodzę z pochodnią, szukam mojego słodziaka, gdzie on jest? Nie gadaj, że to gówno cię zabiło. Nie... Nie gadaj. Czekaj, pójdziemy trochę dalej i powinien się do nas teleportować. Żyjesz? No kochany! Pojaw się, no Boże! Gdzie jesteś? Nie ma cię! Nie! I zabiliśmy tego drugiego, więc będzie trzeci. Musimy iść oswoić trzeciego Blocklingsa. W takim razie idziemy na questa szukać Blocklingsa. Mam nadzieję... Czekaj, musimy wypić wodę, bo na razie nie możemy biegać. Mam nadzieję, że pojawi się drugi Blocklings na drugiej stronie wodzie. Coś go zabiło tutaj! I kto? I co? Co go zabiło? Goddammit! Może ta rybka? Nie. Właśnie to jest dziwne. Nie wiemy, co go zabiło. Mroczna i nieznajoma śmierć naszego Blocklingsa, która nigdy nie będzie wiadoma, co się stało z nim. Ale jest noc. Dziwię się, że więcej mobów tu nie krąży. I są nasze Blocklings. Jak jest łatwa sprawa, żeby je znaleźć. A w sumie potrzebujemy kwiatki. Będziemy go od początku levelować. Jak mówiłem, właśnie to jest problem. Jak umrą, pewnie się utopił. God damn it! Pewnie się utopił, żumeczki. Dobra, w razie... A może się nie topi? Ja bym sądził, że się nie topią, ale w razie czego... Uważajcie, jak bierzecie ich do wody, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie, nie? Zawsze może ich oswoić. Dobra, to oswoiliśmy w końcu tego. To będzie nasz trzeci Blocklings. I weźmiemy go jednak tutaj, na walkę, gdzieś w tym kierunku, żeby mógł sobie... O, właśnie z tym goblinem. Gobliny nie są aż takie mocne. Dobra, dawaj go, Blocklingsie. Dawaj go. Dulduj swój XP. Gdzie on jest? Dawaj, 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 come on! Jest, bigo! Jest! Ślicznie! O fuck! Dawaj go! Jest! Uratowałeś mi życie, ale teraz szkielet! Uciekamy, Blocklingsie! O, Blocklings! Blocklings go atakuje! Blocklings go atakuje! Bloczek nasz... O kurde, bele! O fuck! Ile mobów! What the f... Magie! Te gówna! O, jest ich dwóch! O, poradzę sobie! Poradzę! Jak poradzę, to jestem mistrzem! Oż kurde! Jest! Jestem zwycięzcem! Jestem zwycięzcem! Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Nasz Blocklings żyje? Kurde, one są strasznie słabe na początku. Właśnie o to mi chodziło. Musicie uważać na nie. Chyba już znów nie żyje. Będziemy musieli uswoić. Żyje! Żyje! Jest drugi! Ma drugi level, zarobiście! Jest! Więc drugi level ma, powinien się do nas teleportować. On pewnie idzie do nas bardzo wolno po prostu. Tutaj uratujemy właśnie naszego Lottomana, co daje, w ogóle nie wiem, co on daje. Od tego zombiaka. Czekaj, jak przy... O, idzie nasz Blocklings! I zobaczcie, jest większy już chyba. Nie, mylę się, jednak nie jest. Ale zaraz będzie. Dawaj, Blocklings! Jest większy, co ja gadam, jest! Dawaj go, Blocklings! Za łasko, już 3 obrażenia zadaję. Come on, yeah, come on. Odbiję ci do go i ty go ze. Za łasko, final cios. Come on, ostatni cios. Come on, Blocklings. Czekaj, sprowadzę go do Gigo. Come on. Boom! Don't mess with the Blockling. I musimy go nazwać. W następnym odcinku będziemy go nazywać? Dawać mu nazwę? Dobra. W takim układzie, co ja robię? W takim układzie możemy już mu dać upgrade'a, żebyśmy zobaczyli, jak on będzie wyglądać. Gdzie jest nasze ulepszenie? Tu jest nasze ulepszenie. Już ma drugi level, a więc możemy dać mu ulepszenie. I to ulepszenie daje mu się właśnie w taki sposób. Taki? Nie wiem, jak mu. Musimy otworzyć mu to. Jest! I widzicie, jest drewniany. Teraz nie podoba mi się wygląd drewniany.
ale jest już troszeczkę silniejszy. Ma mało HP, możemy go wygoić kwiatkiem, jak się posunie. Nie, a możemy shift i klikając goimy go właśnie kwiatkiem. Nie wiem, czy można mu coś tu wsadzić do ekwipunka, że on na przykład będzie to jadł, jak będzie głodny. Nie wiem w sumie co do reszty tego. A chyba, że on po prostu... Nie wiem, można mu do ekwipunka... Nie wiem, co to jest, do czego to służy. Postaram się znaleźć, o co chodzi z tym. Ten ziomek chyba nas polubił, bo go uratowaliśmy. Ale w razie czego, nasz Blocklink... What? Czemu jest ich dwa? Dobra, to ten ziomek już nie jest nam potrzebny, to go zabijemy. Dawaj go, Blocklinge! Dawaj, ucieka! Nie ma go! Dawaj go, Blockling! Blockling! Blockling go nie chce bić. Biedny Blockling. Dobra, Blockling... Aha, bo Blockling siedzi! Siedzi, dawałem mu, że... Kazałem mu siedzieć. Jak mam... Kurde, muszę kwiatka kolejnego. Musisz chyba chodzić cały czas z kwiatkiem, bo kwiatek... Kwiatkiem można go kontrolować tak jakby, nie? Teraz... Oh shit, what the hell, man? Give me that flower. I teraz to zjadł! No ja pierdzielę! Kwiatek i... Normalny kwiatek i prawy przycisk, mi się zdaje. Boom! I teraz chodzi. Czyli zobacz, teraz za nami będzie chodzić i jak damy mu tak, to będzie sobie siedział tutaj. Nie będzie się ruszał, zostanie na miejscu. Epicka sprawa. Mamy naszego słodziaka. Dajcie mi znać, jak go nazwać w następnym odcinku i go tak nazwiemy, zrobimy wszystko i będziemy iść eksplorować, bo wiem, że wokół nas w tym świecie jest wiele, wiele rzeczy, które jeszcze były niesprawdzone i nieeksplorowane. Dopiero jest początek naszej przygody, ziomeczki. Mam nadzieję, że podobał się odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę na więcej. Zajebiście jest, jak zostawiacie, bardzo się cieszę. I subskrybujcie, by wiedzieć, kiedy będę kolejny odcinek. Do jutra na tym kanale, na mega parodię, nową piosenkę. Widzimy się jutro, cześć! Pa!